Drogie siostry, drodzy bracia w panu Jezusie Chrystusie, obchodzimy kolejne święta Bożego Narodzenia, rok 2015. I znowu dociera do nas radosna wieś, którą usłyszeli pasterze, a którą ewangelista Łukasz zapisał z Ewangelii w drugim rozdziale. Pozwólcie, że jeden mały, krótki fragment przeczytam, przytoczę. Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie. Udziałem wszystkiego ludom. Drodzy, są to niezwykłe słowa o tym, że Chrystus przychodzi na świat. Jest to niezwykła Ewangelia, którą Bóg przekazuje w różny sposób różnym ludziom. Pewnie zwróciliście uwagę na to, że tą wieść otrzymali ludzie, którzy byli ze sobą powiązani, połączeni, ale także ci, którzy byli gdzieś daleko, ci, którzy wydali się być obcymi dla Marii i Józefa. Najpierw informacje o narodzeniu swojego syna, o tym, że zaszła w ciążę, otrzymała Elżbieta. To także był cud, który nastąpił w życiu tej kobiety i jej męża. Miał narodzić się Jan, który poprzedzał przyjście Bożego Syna. Następnie Maria, która usłyszała zwiastowanie, że znalazła łaskę w Bożych oczach, była przerażona, ale usłyszała, że Duch Boży stąpi na nią. Potem Józef, który dowiadując się, że jego narzeczona jest w ciąży, pragnął ją opuścić, bo nie chciał jej zniesławić. Także słyszy o tym, że przyjdzie na świat niezwykłe dziecko, Boży Syn. Wreszcie sam moment narodzenia. Owi pasterze czuwają, pilnując swoje stada. I nagle pojawiają się aniołowie, którzy przekazują radosną wieść. Nie bójcie się, bo przyszła radość na świat. Narodził się zbawiciel. Albo później w świątyni. Pamiętamy pewnie Symeona, pamiętamy prorokinię Annę. Oboje w różny sposób otrzymali od Ducha Świętego tą samą informację, to samo objawienie. Nie umrą, dopóki nie zobaczą narodzonego Mesjasza, Bożego Syna. Czy też mędrcy ze wschodu, którzy zobaczyli niezwykłą gwiazdę i znaleźli informację, że w Izraelu narodzi się król. Gdybyśmy chcieli użyć współczesnego określenia, powiedzielibyśmy, że Bóg dokonał dywersyfikacji Ewangelii. Bóg dokonał dywersyfikacji tego wspaniałego, tej wspaniałej wieści o tym, że ukochał świat tak bardzo, że posyła swojego Syna, by ten przyszedł i zbawił to, co zginęło. Drodzy, te święta Bożego Narodzenia. Życzę Wam przeżywania radosnych świąt w gronie rodzinnym, ale przede wszystkim życzę tego, byście przeżywali te święta w społeczności, w gronie ludzi, których znacie, ale także może w tych, którzy wydają się być gdzieś daleko, czy może obcy. Bo pełnia Bożego objawienia danego człowiekowi jest dana wielu ludziom w wielu miejscach. Aby przeżyć pełnię, potrzebujemy siebie. Nawzajem wszystkich. A więc radosnych, błogosławionych świąt przeżywanych z tymi, którzy blisko, ale także z tymi, którzy może wydają się na pierwszy rzut, rzut oka obcy.